Kamiński, Bogali, Babilon MMA 13. Witamy serdecznie i od razu pytanie chyba najprostsze, które się pierwsze nasuwa na myśl. Czego dziś zabrakło? Witam wszystkich. Mi się wydaje, że zabrakło po prostu siły w tej walce. Trochę się plan posypał, można powiedzieć, po drugiej rundzie. Znaczy po pierwszej rundzie już czułem po prostu przewagę siły Sylwka. No i tak naprawdę było wiele możliwości, żeby coś tam zrobić. Uważam, że po prostu brakowało wykończenia sytuacji, więc jakoś tam jakby była większa siła, uważam, że gdzieś tam mogłem co złapać, ale niestety no, wszystko mi to blokowało, po prostu siła i tlen też mi zabrało w drugiej rundzie. Nie były to na pewno najłatwiejsze przygotowania w twojej karierze. Powiedz, jak sobie z tym poradziłeś i jakbyś się ocenił, czy wycisnąłeś z nich maksimum, czy jednak dało się te przygotowania zrobić dużo lepiej? No ja uważam, że wyciągnąłem maksimum, można powiedzieć, że w plenerze biegałem, robiłem różne treningi wytrzymałościowe, kondycyjne z Romkiem, robiliśmy mocne treningi, no ale jak widać to zabrakło uważam przede wszystkim sali też treningowej, bo zabrakło gdzieś tam wiadomo tego parteru, tego wykończenia, no ja zrobiłem wszystko co się dało po prostu, to nie był mój dzień. To może strasznie teraz po walce, jaki był plan na Sylwka? Miałem trzymać dystans. No w pierwszej rundzie wyglądało to w porządku, uważam. Trzymałem dystans, miałem kontrolować walkę na dystans, bo Sylwek z natury w swoich walkach idzie do przodu, nie cofa się. No i tak też robił. Szedł do przodu. Można powiedzieć, że w pierwszej rundzie jeszcze te ciosy wchodziły, było widać. Też pewnie widzieliście, że trafiałem. To nie było tak, że byłem workiem do bicia, tylko też trafiałem te ciosy. W drugiej rundzie to się posypało. Wiedzieliśmy, że będzie mocno zapaśniczo pracował. Dociskał mnie do tej siatki. No i no, dociskał, kontrolował. Ja miałem po prostu rozkładać tą siłę tak, że jeśli on na mnie nacierał pod siatką, to miałem sobie po prostu oddychać. Tak też robiłem, ale po prostu jeśli się obalaliśmy, już byłem na plecach. Nie mogłem za wszelką cenę ani podebrać jego drugiej nogi, ani lewej, ani prawej i go spychać, a taki był plan. No niestety nie zagrało to, nie? Chciałbyś niebawem wrócić do klatki, czy na razie dasz sobie chwilę odpoczynku, aż po prostu wrócą normalne treningi i będziesz miał normalne przygotowania? Uważam, że na pewno muszę się z tym przespać, bo nie ukrywam, że to taki cios dla mnie. Ciężko mi się z tym pogodzić, ale chciałbym wrócić jak najszybciej. Mówi, że ciężki cios dla ciebie, całe to rozstrzygnięcie. Przed galą wspominałeś o tym, że jakieś tam plany ewentualnie są dotyczące innych też organizacji. Czy to w tym momencie wstrzymuje wszystkie działania? Mówimy tu oczywiście chociażby o organizacji KSW, czy to na razie gdzieś blokuje jakieś plany? Podejrzewam, że no teraz mnie to trochę zblokuje na pewno. To w tym organizatorzy po prostu muszą się wypowiedzieć. Myślę, że serducho pokazałem w tej walce i walczyłem do końca, nie poddałem się. Myślę, że to mnie na pewno wstrzyma, ale ja nie chciałbym się poddać, jestem młody, chcę jeszcze w tym roku zrobić dwie walki, to nie jest tak, że będę leżał, odpoczywał. Muszę się z tym przespać, dać sobie tydzień, dwa odpoczynku, spędzić ten czas z rodzinką i wrócić. Na pewno dwa razy mocniejszy. I oczywiście uważam, że jeśli Sylwek dałby mi rewanż i pełne przygotowanie w normalnym okresie przygotowań, nie koronawirusa, to chciałbym z Sylwkiem zrobić rewanż. Bo myślę, że dużo to by dało mi to na pewno psychicznie się odbudować. Jak się czułeś w ogóle w takiej gali bez publiczności? Powiem szczerze, że na każdej walce ja się z reguły i tak wyłączałem i nie słyszałem tej publiczności, bo wspominam walkę z Patrykiem Surdynem, gdzie pojechałem do Łomży ze swoją rodzinką, trzy osoby plus mój narożnik. A na hali było ponad 700 osób i tylko wszyscy krzyczeli Patryk Surdyn, więc po prostu potrafię to wyłączyć i teraz też nie było publiczności, ale nie zrobiło to dla mnie wielkiej różnicy. Czyli co, mówi, że teraz co, chwila przerwy, trochę ocapnięcia, dwie walki jeszcze i na razie Babilon chyba, prawda? No chciałbym na pewno, czy Babilon, czy inna federacja, no ja się nie poddaję, będę zasuwał, jestem ambitnym zawodnikiem, młodym przede wszystkim, więc łatwo się nie poddam, chciałbym nawet i trzy walki w roku, jak da radę, ważne, żeby się tylko dobrze przygotować i dać z siebie wszystko. No to czekamy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, dzięki.